Azeroth will break. And all will burn beneath the shadow of my wings. Cześć. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a ze mną jest Samotnik. I polujemy na tygrysy w tej chwili, nadal w Strangledhorn Vale. Z dużą radością. Chociaż ostatnio było ciężko, ponieważ, znaczy ostatnio przed chwilą, ktoś mi tu wytłukł wszystkie tygrysy, jakiś potwór przebrzydły. I muszę szukać, co mi się już dawno nie zdarzyło. Widzicie, leżą zwłoki. Tylko. Ale już prawie kończę. Mam 7 z 10 tygrysów zamordowanych. Poszerzę sobie to trochę okienko questów, bo jest za wąskie. O, tak będzie lepiej. I dzisiaj sobie pokwestujemy głównie w Strangledhorn. Ja bardzo lubię to miejsce, szczególnie jak jest mgła i pada. Wygląda po prostu prześlicznie. Ale lubię to miejsce teraz. Kiedyś było problematyczne, bo było bardzo mało ścieżek... Właśnie nazwijmy to tak. Było bardzo mało przystanków, z których można było wylecieć i było bardzo mało cmentarzy. Zdarzało się zatem, że ktoś umarł na środku mapy, a potem przez 5 minut musiał biec do swoich zwłok. Teraz jest inaczej, tych cmentarzy jest dużo więcej, a przede wszystkim dużo więcej jest miejsc, z których możemy wystartować jakimś gryfem. Tak, gryfem. Ciągle zapominam, jak to się nazywa. Jestem przyzwyczajony do tego, że latam wiwerna. To są te... to jest ten transport... O! Następny kłościk nam wyskoczył. Moje dziecko z moją żoną gdzieś się tam wygłupiają. Także będziecie świadkami. O, patrzę, teraz jak nie potrzebuję tygrysów, to się nagle pełno ich pojawiło. Zobaczymy na mapie. Och, tam muszę dotrzeć. Dobrze. To dalej będziemy przygody. Będziemy się tutaj bili z Kurcem i z jego ekipą. Oni mają tam swój obóz na górze. Ktoś trafnie zwrócił uwagę, że jest to nawiązanie do czasu apokalipsy. Owszem, jest. O, tutaj jest Tin. To sobie go zaraz zabierzemy. Mój paladyn, to pewnie doskonale o tym wiecie, ma cały czas build na tankowanie, zatem w takiej walce jeden na jeden nie jest tak dobry, jakby być mógł. Ale biorąc pod uwagę mój sprzęt, to gra się bardzo przyjemnie, więc to nie jest problemem. Udajmy się zatem do tych okropnych podziemi. Dobrze mówię? Tak, tam chyba. Udajmy się zatem tutaj. I zmierzmy się z ekipą kolonela Kurca. Czy Kurcena, przepraszam, Kurcen. Oj, ogłuszył mnie. Kolonela Kurcena. Dzisiaj jeszcze nie będę szedł do instancji, bo byłem ostatnio. Próbuję to robić na zmianę. Troszkę tu, troszkę tam. Aj, no nie, co za wredny typ. No nie. Zginij, przepadnij, parszywcu. Head shrinker. Chyba mi zmniejszy głowę. A, nie ma tak lepiej. Ciach. Czekam z utęsknieniem na 29 poziom, kiedy to dostanę Hammer of the Righteous i będę mógł zaszaleć w instancjach. Będę miał bardzo, bardzo przyzwoite AoE. No, jest kolejny Tin. Zaraz to sobie wydobędziemy. Au, au, au. Gin. Aha, już tutaj od tych kolesi muszę znaleźć jakiś kamień. Niebieski kamień, szepczący niebieski kamień. Niestety, żeby dotrzeć do tych headshrinkerów, muszę się przebijać przez te chłajdaki, co mi rzucają w oczy piaskiem. No trudno. No, jeszcze jeden, tu jest łajdak. Mam też mam też czterech łebków zabić. To chyba też tutaj w tych podziemiach? No to dobrze. To będzie przyjemna wyprawa. Czy przyjemna? Może nie do końca, ale niewątpliwie
pożyteczna, bo trochę nakopię tutaj urobku. No i wykonam parę questów. No, kompletne szaleństwo się odbywa w pokoju mojego syna. Ale cóż, wszyscy musimy z tym żyć. Nie samotnik? On też się zgadza, nawet jak nic nie powie. Potakująco skinął głową, widzieliście? To się tak pisało. No właśnie, siur. Lecimy dalej i jeden podlec już zamordowany. Ale nadal nie znaleźliśmy tego szepczącego niebieskiego kamienia. Może teraz mi się poszczęści. Do boju! Już mi się pasek powoli wypełnia. Zaraz będzie kolejny poziom, 28. A, właśnie. Kilka rzeczy, o których chciałbym opowiedzieć i o które żeście mnie prosili. Przede wszystkim Dual Talent Build. Dual Talent specjalizacja na podwójny talent. Tak to się chyba nazywa. No, zgiń totemie. To wygląda w ten sposób, że zdaje się na 30 bądź 40 poziomie, teraz nie pamiętam, kiedyś to był poziom 40, teraz jest poziom chyba 30, dostajemy możliwość wybrania drugiego drzewka talentów. To kosztuje chyba w okolicy 100 sztuk złota, ale już dawno tego nie robiłem. Kiedyś to było 1000 sztuk złota. Spory wydatek, szczególnie dla początkującego gracza. No wcześniej taka filozofia była, że to miała być opcja dostępna tylko dla graczy zaawansowanych, ale potem się to zmieniło. Jest bardzo fajna rzecz, bo oj, kiedyś trzeba się było decydować na jeden build i tylko... Oj, dostałem nową umiejętność, Holy Wrath. A to jest AoE, a tak? Tak? A, czyli wszyscy przeciwnicy w zasięgu 10 yardów dostają w łeb świętym ogniem. Przydatna rzecz, tylko trzeba ją najpierw przetrenować. Tym bardziej, że jest instant. Bardzo się przyda dla tanka. Sprawdzę jeszcze, czy to działa tylko na martwych. Nie, działa na wszystkich, ale martwych i demonów, znaczy nieumarłych, czyli undeadów i demonów ogłusza dodatkowo. Paladyn ma naprawdę mnóstwo fantastycznych umiejętności, jeżeli chodzi o tankowanie. No już te questy zaczynają się robić zielone, niedobrze. A to jest następny jakiś... A, ten kamień przynajmniej znalazłem, niebieski, nawet nie zauważyłem kiedy. Ale młotek. Ło, ale fajny atak. Jakiś mocniejszy koleś. Zabity, trafiony. No więc tak, zacząłem mówić o tych talentach. Kiedyś to był problem. Kiedyś gracz miał tylko jeden build, jeden układ talentów i za każdym razem, kiedy to zmieniał, musiał zapłacić 50 sztuk złota. A to były jeszcze takie czasy, że zdobycie 50 sztuk złota nie było rzeczą prostą, zdecydowanie. Był kłopot, szczególnie jeżeli ktoś dużo rajdował, bo czasami na przykład ktoś grał healerem, no to na rajd musiał zmieniać ten build właśnie przeznaczony do leczenia. Natomiast w czasie takiej zwykłej rozgrywki, kiedy sobie chodził, zwiedzał świat i robił różne zadania, tego żeśmy zabili. Co to, ja to wszystko tutaj? Czyżbym się trochę pogubił? Tam może pójdziemy. To musiał się przełączać na inny build i za każdym rajdem trzeba było 50 sztuk złota wywalać w błoto. Potem to się zmieniło bardzo przyjemnie. I można było się po prostu przełączać między dwoma buildami. Niektóre klasy to w ogóle są uprzywilejowane pod tym względem. Ja bardzo długo grałem druidem. To był jeden z powodów, dla których wybrałem druida. Mogłem sobie wybrać talenty przeznaczone na feral jako tank. I w formie misia byłem świetnym tankiem. Natomiast przełączając się na kota, na formę kota, doskonale sobie radziłem w walce, w robieniu questów, czyli w takiej rozgrywce solowej, kiedy po prostu sam sobie chodziłem po świecie. To była super sprawa. A drugi talent miałem jako restoration, czyli jako lekarz. I
W zasadzie mogłem... Tam jest jeszcze Tin, to sobie pójdziemy tędy. A, i jest jeszcze Chief Miranda. Oj, pani Miranda. Haha! Mogłem grając druidem leczyć, być tankiem, albo DPS-em, jeżeli zaszła taka okoliczność, więc zapisując się na przykład do podziemi, na wyprawę, zaznaczałem wszystkie te opcje. Fantastyczna sprawa. I kolejka wyskakiwała praktycznie zawsze za każdym razem. Inna sprawa, że przeważnie byłem, cóż, tankiem, bo tanków jest mniej. To jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa. Ale to czy teraz mam o tym opowiedzieć? No, ogólnie jest bardzo, bardzo dużo osób chce grać DPS-em, czyli chce zadawać po prostu obrażenia. Odrobinę, znaczy zdecydowanie mniej jest healerów, czyli postaci, które miałyby leczyć, a już absolutnie malutko jest tanków. Tankiem mało kto chce grać, bo trzeba przyznać, jest to robota trudna, bardzo trudna, wymagająca i momentami męcząca. Chociaż jeżeli o mnie chodzi, to najbardziej przyjemna, dająca najwięcej satysfakcji, pozwalająca kontrolować to, co robi drużyna. I przede wszystkim tank ma jedną bardzo, bardzo ważną zaletę. I jest nią to, że musi dostosowywać umiejętności, jakie używa, do sytuacji, w jakiej się znalazł. Nie ma tam żadnej monotonii. Nawet jeżeli tankując pojedynczego bossa, musimy używać jakiegoś cyklu konkretnego, czyli wybierać umiejętności pewne, jedne następujące po sobie, to i tak od czasu do czasu pojawiają się ady, pojawiają się jakieś sytuacje dodatkowe, jeden z graczy w drużynie popełni jakiś błąd, trzeba się do tego dostosować. Jest to fascynująca zabawa, która cały czas jest cały czas urozmaicona, cały czas jest zmienna. I ja bardzo, bardzo to lubię. Jest chyba mój ostatni przeciwnik tutaj, tak jest. Hop, chodź no tutaj kolego, policzę ci wszystkie, ale ładny miecz. Kiedyś też będę miał taki ładny miecz. Chociaż krasnoludem grając lepiej mieć dwuręczny młotek, bo krasnolud ma umiejętności takie rasowe. Tylko gdzie je się wyświetlało? Chyba tutaj. Tak, które poprawiają... Gdzieś to było? Gun... A, no tak, to jest w ogóle... Mace Speciali... No nieważne, kurczę, jak mówię po polsku, to mi w ogóle ten akcent znika. Ekspertyza się poprawia o 3. Ekspertyza to jest taka umiejętność, taka statystyka poboczna, która wpływa na szansę uniku, parowania oraz bloku przeciwnika. Tak było przynajmniej kiedyś. Nie wiem, czy to teraz nie zostało sprowadzone tylko do uniku i do parowania, ale mniejsza z tym. Nie chce mi się tego sprawdzać dokładnie. Także krasnoludem grając najlepiej używać młotka, szczególnie podczas tankowania. Ekspertyza bardzo się przydaje podczas tankowania. Dzięki temu można przeznaczyć punkty w ekwipunku w jakieś inne rzeczy, na przykład w cios krytyczny albo na szansę trafienia. To są jeżeli chodzi o tankowanie, tam jest dużo, dużo złożonych statystyk i myślę, że kiedyś będę miał okazję o tym porozmawiać, jeżeli wezmę się za tankowanie na jakimś wyższym poziomie. To są bardzo fajne rzeczy, bardzo fajna wiedza, jeżeli ktoś chce się bawić w Warcrafta. Tak właściwie dziwne, ile rzeczy się mieści w głowie. To nie jest jakaś super przydatna wiedza w życiu, prawda? Ale tak mi się zawsze wydawało, że w głowie jest miejsce na różne rzeczy, więc nie zaszkodzi wiedzieć również i to. To co, kwestię talentów chyba zamykamy, nie? Tak czy siak, teraz bardzo łatwo się przełączyć między talentami. Łatwo wybrać coś, co się lubi. Chociaż jeżeli o mnie chodzi, to najchętniej widziałbym na przykład jeszcze jedno dodatkowe drzewko talentów, które mógłbym używać, powiedzmy, w PvP. Tak się jakoś składa, że zupełnie inne talenty przydatne są w PvP i w PvE. To jest zrozumiałe. I od czasu do czasu trzeba jednak robić zmianę talentów, jeżeli ktoś chce się nastawić na walkę przeciwko innym graczom. I teraz też jeszcze inna taka informacyjna, właściwie taka pogadanka sobie. Teraz to chyba od Wrath of the Lich King się zmieniło. Chociaż nie, pod koniec The Burning Crusade też tak było. Kiedyś właściwie jeden był jedyny tank. I to był Warrior.
Żadna inna klasa, mimo różnych talentów, nie nadawała się do tankowania. Paladyn się nie nadawał do tankowania, druid w formie misia też się zupełnie nie nadawał do tankowania. No i potem z czasem okazywało się, że naprawdę bardzo, bardzo trudno jest znaleźć tanka. Teraz tych tanków jest 4. Jest druid, doskonale sobie radzi, jest warrior, doskonale sobie radzi i paladyn również świetnie sobie radzi, a do tej drużyny dołączył jeszcze Death Knight, który też jest świetnym tankiem i też bardzo lubi nim tankować, lubi nim grać. A mimo to, mimo że są te 4 klasy, to i tak tanków jest z reguły za mało. I nawet Blizzard wprowadził takie udogodnienie, taką funkcję dodatkową, że za każdym razem... A, jedziemy oddać questa, tak przy okazji. Strasznie się rozgadałem, a przy okazji zabiliśmy wszystkich przeciwników. Za każdym razem, jeżeli tank na 80... Właśnie, to za dużo powiedziane. Nie za każdym razem, ale bardzo często tank dostaje dodatkowe nagrody za to, że bierze udział w losowej instancji. Czyli, krótko mówiąc, zakolejkuje do Dungeon Findera. Dzieje się tak dlatego, że Blizzardowi bardzo zależy na tym, żeby ludzie częściej wybierali klasy tankujące, no bo jakby jest deficyt w tej materii. No i żeby nagrodzić tych graczy, którzy to robią. Mi z oczywistych powodów jest bardzo miło z tego powodu. No bo dostaję dodatkowe nagrody. Chociaż prawdę powiedziawszy, jak wprowadzono tą klasę, to ja już przestałem troszkę grać, przestałem aktywnie grać. Miałem inne różne zajęcia, chociażby robienie filmów na YouTube. Dostarcza mi równie dużo radości, co granie. Dlatego też teraz gram zdecydowanie mniej. I z radością zawsze bardzo mnie cieszy to, jeżeli są osoby, które lubią oglądać te akurat filmy, których kręcenie sprawia, że też mogę w tym czasie grać. Znaczy z reguły ja tylko puszczam te materiały, których kręcenie sprawia mi przyjemność. Ale jak mogę połączyć przyjemne kręcenie z jeszcze przyjemną grą, no to jest super, nie uważacie? Mój Boże, strasznie jestem dzisiaj gadatliwy. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jak zwykle śmiało wypowiadajcie się w komentarzach. Ja chętnie... To też właśnie też... Zaraz się znowu rozgadam. Cały czas kwestia tego krytykowania, nie krytykowania, co jest hejtem, co nie jest hejtem. Ja naprawdę potrafię odróżnić hejt od normalnej, zwyczajnej dyskusji, czy nawet, czy po prostu konstruktywnej, sensownej krytyki. Czy wytykanie mi błędów, jeżeli jakieś popełnię rzeczowe, też jest moim zdaniem super sprawą. Ja przecież mam prawo się pomylić i dzięki tego typu uwagom następnym razem mylę się rzadziej. I to jest cenne i ja zawsze to doceniam. Chociaż czasami można odnieść wrażenie, że ja tak negatywnie się wypowiadam na temat hejtu, jakbym podciągał pod ten hejt każdą dyskusję z innymi ludźmi. To nie jest tak. Ja naprawdę jestem spokojny i bezkonfliktowy facio. Tylko od czasu do czasu pewne rzeczy mnie wkurzają. No to... A, jeszcze teraz oddamy następne kłościki. Poszukałbym chętnie innego terenu do questowania, no bo Stranglethorpe już żeście widzieli. Jak widzicie, ja cały czas poruszam się po tym północnym Stranglethorpe. Zobaczcie, odkryliśmy taki mały element mapy, a przed nami jeszcze tutaj dużo. I to jest ten fragment północny, a tu jest jeszcze kolejny fragment. Teraz zostało podzielone Stranglethorpe na dwie części, na północną i południową. Jest ogromny teren i naprawdę można tutaj dużo rzeczy zrobić i się nie nudzić. I to jest, wiecie co, to jest tak, ja gram tankiem, więc wciskając narzędzie kolejkowania natychmiast dostaję instancję, więc ja tego nie robię. Ale jeżeli ktoś gra na przykład DPS-em i ma problem ze znalezieniem grupy, no to co robi? Ano wchodzi do gry. O, krokodyl. Już ja cię dopadnę tutaj. Wchodzi do gry, odpala sobie kolejkę, a potem idzie normalnie questować i w pewnym momencie wyskakuje mu ta instancja i może tam spokojnie sobie wejść. To jest dużo takich udogodnień pojawiło się w kataklizmie, żeby człowiek, ja wiem, mógł robić różne rzeczy, niezależnie od klasy, że no, coś byśmy poszli, wydobyli. Nie, już mi się nie chce. Mam całe torby zawalone tym urobkiem. Czemu ja na to urobek mówię, jakbym gdzieś w kopalni pracował? Ale może tak się powinno mówić, urobek. Surowce albo, ja wiem, surowce. Materiały, o, materiały. Czy tu jest jakaś ciekawa nagroda dla mnie? Nie. Nic, a nic tu ciekawego. To weźmiemy coś na sprzedaż. Jakąś czapkę można tutaj dostać w nagrodę. Hop. I tu można dostać jakieś buty, ale czy mi się chce? No tak, no.
Na 27 poziom dalsze mordowanie tygrysów. No cóż, zobaczymy. Tam są takie większe te tygrysy. A czemu nie? Czemu na niej nie zapolować? Jeszcze z tych rzeczy, zacząłem mówić o talentach i jeszcze jedną rzecz bym chętnie wam opowiedział. Ale musimy się przez te trole tutaj przebić. Oprócz talentów są jeszcze glify. One odblokowują się bodajże na 25 poziomie. I ten system też został zmieniony w kataklizmie. I zaraz wam opowiem, jak to działa w tej chwili. Mamy tutaj 9 okienek takich na różne glify. Glify to są tutaj umieszczone. Są glify główne, prime, ważne, ja to tak nazywam major, oraz minor, to są takie drobne. I teraz tak, mamy 3 okienka na glify te mniejsze, typu minor. Mamy 3 okienka na te glify większe, czyli major, oraz 3 na glify główne, czyli prime. Tak, i radośnie sobie morduję. Mam nadzieję, że nie przeszkadza nam to okienko tutaj otwarte. O, hops. I teraz za każdym razem, jeżeli chcemy jakiegoś glifa użyć, musimy go najpierw kupić. Glify robią inni gracze, a dokładnie zajmuje się tym profesja, która się nazywa inskrypcją, a potocznie na tych ludzi, którzy się tym zajmują, mówi się, że są skrybami. No bardzo ładne polskie słowo, skryba. A po angielsku to scribe jest, chociaż ludzie jakby nie używają tego, tylko mówią inskryptor. To śmieszne, ale to co tam, mały błąd. I trzeba od takiego skryby kupić glify. Ja tutaj kilka dostałem w prezencie. Dostałem w prezencie od innych członków gildii, za co bardzo dziękuję. I nawet, kurczę, mam w poczcie zapisane, kto mi dał te glify. Także wybacz, że nie wymienię, ale może następnym razem, jak sobie przypomnę. I dostałem te glify i mogę tutaj sobie włożyć, na przykład ten glif, którego tutaj użyłem, zwiększa obrażenia zadawane przez mój judgment, czyli jedną z moich umiejętności, o 10%. Hop. A, i przy okazji pantery żeśmy dostali. Ale zostawmy to okno otwarte, będę tutaj opowiadał różne rzeczy. I tych glifów głównych jest, powiedzmy, tych podstawowych, jak ja to mówiłem, głównych, najważniejszych, jest tutaj, jak widzicie, sporo. Tych major też jest sporo. No i tych minor też jest bardzo dużo. Kiedyś system działał w ten sposób, że za każdym razem, kiedy chcieliśmy zmienić glif w talentach, trzeba było kupować osobny w domu aukcyjnym i te glify były wtedy bardzo tanie, tego się bardzo dużo sprzedawało, relatywnie tanie i ja na tym zbiłem majątek. Ja miałem postać, która robiła tylko glify i kolosalne pieniądze na tym zrobiłem, a można było jeszcze większe, tylko ja nie jestem takim strasznym przesiadywaczem, jeżeli chodzi o dom aukcyjny, ale dom aukcyjny sam w sobie może dostarczyć sporo rozrywki. Krótko mówiąc, można tam siedzieć i handlować. I znam ludzi, którzy to robią i doskonale się bawią. Satysfakcja z zarabiania pieniędzy. Traktujmy to trochę jak grę ekonomiczną w ten sposób. Traktujemy ją... O, znalazłem jakiś też quest. Jakby siedząc waha, traktujemy World of Warcraft jako grę ekonomiczną. No, ale wracając do tych glifów właśnie. Kiedyś trzeba było wymieniać po jednym, za każdym razem kupować kolejne. Teraz już tak nie ma. Jak raz kupimy glify, to już mamy je potem cały czas. Jeżeli chcemy je wymienić, to używamy takiego vanishing powder, czyli proszku takiego. Nazwijmy to gumką do zmazywania w postaci proszku. Czyli wymazujemy tutaj glif, wstawiamy kolejny. Ten proszek jest do kupienia u zwykłego NPC-a, u jakiegoś vendora. Jeszcze jeden tygrys nam został do zabicia. No i co się stało? Ekonomia troszkę się załamała, bo była mocno zbudowana na tej sprzedaży glifów. I teraz, żeby kupić glify, teraz tych glifów jest bardzo mało, ale są one piekielnie drogie, bardzo, bardzo drogie, no bo wiadomo, skrybowie chcą zarabiać z powrotem takie pieniądze, jak zarabiali, to się nie da, ale i tak podnoszą ceny, bo wiadomo, że ktoś kupi glifa jeden raz, to już więcej nie będzie go nigdy potrzebował. No, proszę, następny kościk nam wyskoczył. Ja się kręcę, jak tu się nagle zdarzył. I 29 poziom, ten, na który czekałem. O mój Boże, pora się wybrać do instancji. No to co? Wiecie co? Tyle rzeczy jeszcze przede mną, żeby wam opowiedzieć. Wytrzymacie ze mną do 30 minut? No to spróbuję wam jeszcze opowiedzieć. No i teraz jakby za każdym razem, jak chcemy zmienić glifa, kupujemy vanishing powder. On chyba kosztuje 5 albo 10 sztuk złota na najwyższym poziomie.
Także też troszkę kosztuje, chociaż na dzisiejsze pieniądze to nie jest wielka suma, ale zawsze jakiś wydatek jest. Trochę ustabilizował ekonomię, bo Blizzard w ogóle robi wszystko, żeby skłonić ludzi do wydawania jak największych kwot pieniędzy, tutaj tych wirtualnych, no bowiem bardzo łatwo te pieniądze się zdobywa obecnie. Oj, ale mnie tutaj jakiś taki wredny kociak. Ja go pamiętam z kiedyś, nie był taki straszny. No to żeśmy wykonali ten quest, polecimy go oddać. Chyba powiedziałem wszystko o glifach. No jest glify, jakby każda specjalizacja, tank, healer czy DPS, ma swoje specyficzne glify i je używa. Ale też tank, jak się zdecydujemy tankować, to też można różnych glifów używać w zależności od tego, które umiejętności traktujemy jako ważniejsze, jako bardziej przydatne. Także tutaj, znaczy to jest tak zawsze, że build protection, czyli tank, ma dosyć uniwersalne, jest sporo talentów do wyboru, ale i tak jest jeden uniwersalny build, który najbardziej się sprawdza. I wszyscy gracze w większości przypadków właśnie takiego konkretnego builda używają. I podobnie z glifami, ale można trochę z glifami zakombinować. O, tu jakąś żeśmy nagrodę dostali za zabicie tego tygrysa. Nic, co by mnie jakoś wyjątkowo ucieszyło. Weźmiemy sobie tą mackę, bo ją można ładnie sprzedać. I ukończyłem 100 questów. Super sprawa. No to bardzo przyjemny akcent, żeby zakończyć tą zabawę. Nie 30 minut jak chciałem, a 26. Znaczy nie chciałem. Ja nie lubię was trzymać powyżej 20 minut. Mi się wydaje to jakieś takie dłuższe odcinki. Ale może lubicie dłuższe, ale to też możecie mi dać znać. No to co? Żegnam się z wami. Było mi jak zwykle niezwykle przyjemnie. Wybaczcie to moje gadulstwo dzisiejsze. Mam nadzieję, że... No, że to nie było za bardzo nużące, ale jeżeli było, to powiedzcie, ja to ograniczę. Będę bardziej opowiadał o tym, co się dzieje na ekranie. Chociaż gwarantuję wam, tych historii na temat mechaniki, tego jak to wszystko tutaj wygląda, jak się odbywa, różnych taktyk, to ja mam na długie godziny gadania. No nic, dajcie mi znać w komentarzach, co lubicie, na co macie ochotę. Następnym razem zobaczymy się prawdopodobnie w instancji. A tymczasem żegnam was bardzo serdecznie. Pa, pa!